Witam, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj jesteśmy w Warszkowie, czyli całkowicie nietypowo jak do tej pory. Jesteśmy na blokadzie drogi S6. Rozmawiam właśnie z panem Jackiem Stefańskim, przewodniczącym tego zgromadzenia. Mógłby pan powiedzieć w trzech słowach, o co tutaj chodzi? Generalnie chodzi o ustawę, która czekał prezydenta do podpisu. Ta ustawa jest nie do przyjęcia dla nas. Jeżeli ona przejdzie, spowoduje, że wędkarstwo morskie na Bałtyku, tutaj w Polsce, one zniknie. Zniknie, a to znaczy, że my stracimy pracę, stracimy, wiadomo, możliwości utrzymywania naszych rodzin. No, generalnie cała turystyka padnie, bo to jest ciało powiązane. Są inne, tak samo, podmioty, które z tego żyją. My niestety po prostu, jeżeli to stracimy, inni też będą mieli problemy i no, to co mogę powiedzieć, ta ustawa po prostu powoduje wszystko, nie? I tutaj zdecydowaliście się na blokadę drogi S6, drogi krajowej. Za chwilę ona się rozpocznie, będzie trwała od 13 do? Do 16. Niech pan powie jeszcze, jak to technicznie będzie wyglądać, jeżeli ten protest nic nie da, co dalej? To jest protest w tej chwili ostrzegawczy. Jeżeli władza nie przyjdzie do nas i nie będzie chciała z nami rozmawiać, następnym etapem jest blokada portów naszych tutaj na Bałtyku. Także myślę, że chyba jednak władza pójdzie po rozum do głowy i jednak będą chcieli z nami rozmawiać, bo sytuacja tego wymaga. Jesteśmy już naprawdę na skraju już takim, że jest zdesperowani, że nic nam innego już nie pozostaje. Albo zlikwidować nasze jednostki, przeprowadzić się do innego kraju, albo i tam w normalnym kraju, tak jak mamy przykład w Szwecji, tam ta dyrektywa unijna weszła i tam rząd tego kraju zrobił wszystko dla swojego społeczeństwa, czyli tam normalnie można łowić, można pływać, można wędkować i turystyka się rozwija, a u nas się robi wszystko, żeby to zniszczyć. I ta ustawa jest ku temu, żeby właśnie zniszczyć tą turystykę i wędkarstwo morskie. No miejmy nadzieję, że to ta dzisiejsza blokada da troszeczkę władzom do myślenia i to, że tutaj jest tyle telewizji i tyle nas dziennikarzy, że to jakoś ruszy do przodu. Chcemy rozmawiać z władzą, czekamy na ich gest, ich strony, także myślę, że ktoś w końcu jednak zrozumie naszą sytuację i przyjdzie do nas i porozmawia. Wytłumaczymy, o co chodzi dokładnie. Myślę, że władza wie doskonale, co się dzieje. No czekamy. Dobrze, ile według tutaj państwa organizatora, pana jako organizatora jest dzisiaj obecnych protestujących? Około 130 osób, może więcej, bo część dojechała jeszcze w trakcie, bo tam gdzieś nie mogli dojechać, dojeżdżają jeszcze, dochodzą. Także myślę, że do 150, myślę, że tak się zamknie ta liczba. Można trzy słowa o tym, to rozumiem, że to jest zezwolenie, tak? Jest sportowe zezwolenie połowowe, które wykupywaliśmy, ja jestem armatorem od 2006 roku i zawsze tak to wyglądało. W tej chwili już nie ma w Polsce pojęcia sportowe połow ryb, jest rybołówstwo rekreacyjne. Tak. Ma to na celu skłócenie rybaków zawodowych z jednostkami sportowymi i danie im wspólnego, znaczy danie limitu rybakom zawodowym na zrzucenie do tej kwoty i czerpanie tych dwóch różnych środowisk tej kwoty. Oczywiście rybacy mają pierwszeństwo, kwota się wyczerpie, my stoimy. Nie wiadomo, w którym miesiącu to może nastąpić. Czy to może być marzec, luty, kwiecień i w tym momencie dostajemy całkowity zakaz prowadzenia działalności. Generalnie bankrutujemy. Tym się to kończy. Jest to pojęcie, które pierwszy raz spotykane jest na świecie. Ja o takim czymś słyszałem. Dobrze, a może trzy słowa o tym, ile jest w ogóle armatorów tutaj u nas w Polsce? Proszę pana, średnio licząc, tak określamy się na około między 150 a 200 łódek, tak? To jest 200 małych firm. Tak. Ode mnie jest firma, ja mam 3 statki. Jeżeli taka rzecz nastąpi jak nasze bankructwo, to 40 osób nie ma środków na utrzymanie. Tylko mówię o jednej firmie, tak? Gdzie jest 40 osób, czyli pośrednio rodziny czteroosobowe, średnio tylko liczyłem czteroosobowe rodziny. Czyli 150 małych firm upada. Ale są jeszcze firmy pośrednie. Wędkarz, jeżeli jedzie do nas na rejs, on musi zapłacić za paliwo. Musi gdzieś sobie zjeść po drodze. Kupić sprzęt wędkarski i docelowo zapłacić u nas za dostarczenie go na łowisko, tak? Czyli już bezpośrednio płacimy podatki. Nikt jeszcze nie policzył, jeszcze noclegi do tego dochodzą, nikt nie policzył jeszcze, ile kosztuje, ile skarb państwa zarabia na jednej rybie złowionej na jednostce sportowej, a ile de facto musi dołożyć do jednej ryby złowionej na jednostce rybackiej, gdzie trzeba było płacić. Od 2004 roku oni dostawali dofinansowanie, bo im mieli zakaz połowu. Jednostki są dofinansowane na 60% zwrotu kosztów za modernizację jednostki. Na jednostkach sportowych tego nie ma. Ale my
naszym celem nie jest skłócenie środowisk. Rybacy zawodowi też mają ciężko. Niech oni wykonują swoją profesję, ale w tej ustawie wrzucili nas ten jeden worek i przeciwko temu my protestujemy. Czyli rozumiem, że może być realne takie zagrożenie, że limit po prostu się wyczerpie i państwo po prostu do końca roku będziecie stali w porcie. Tak, dokładnie. Gdzie nie mamy żadnych zagwarantowanych zwrotów, kosztów z utrzymania pracowników, z usług, etc. Tak? Generalnie tym się to kończy. Jest to zapisane w ustawie, że minister taką informację obwieszcza w monitorze rządowym i dzień później następuje całkowity zakaz połowu danego gatunku. Czyli nie ma żadnej furtki takiej, że mimo wszystko mogą wypłynąć na łowisko, nie wiem, łowić trocie, cokolwiek? Nie, nie ma takiej furtki, gdyż w ustawie zapisany jest następny punkt, że jeżeli zostanie wyczerpana kwota połowowa, inspektorzy odmawiają wydania licencji. Aha, czyli po prostu wszyscy są uziemieni. Dokładnie, ale my zajmujemy się w 99% łowieniem jednego gatunku, czyli dorsza. Na troci, śledziu po prostu nie zarobimy. Nie jesteśmy w stanie się z tych gatunków przy sportowym połowie utrzymać, tak? Może pan jeszcze trzy słowa powiedzieć o terminach ochronnych na ryby, bo rozumiem, że ta ustawa też to precyzuje, że też te terminy ochronne tam na te ryby będą wchodzić w grę. Proszę pana, nigdy nie mieliśmy czegoś takiego jak okres ochronny na dorsza. Ten okres obowiązywał zawodowych rybaków. W okresie takim najbardziej szczególnym, bo to jest okres wakacyjny. Przeważnie. Jeżeli ta ustawa wprowadzi nam coś takiego jak okres ochronny, to zostaje nam wyłączone następne 3 miesiące z żeglugi. Ja powiem panu dla ciekawostki. Od 20 listopada w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi zrobiłem łącznie 4 rejsy. Ja dokładam z tego, co zarobiłem właśnie latem. Jeżeli to nam jeszcze wytną, nas to w bardzo szybkim tempie doprowadza do ruiny. Przeglądając polską konstytucję, według mnie jest złamany artykuł 22, który mówi o równości, mówi o tym, że może być działalność gospodarcza w jakiś sposób przytłumiona, ale ze względu na ważny interes społeczny. Ja tego interesu społecznego i koledzy na pewno nie widzimy, bo gdzie jest interes, żeby wykończyć kilkaset małych firm? Nie ma tego interesu. Znowu artykuł 32 mówi o równości wobec prawa. My nie czujemy się równi, bo jeżeli jedna grupa zawodowa dostaje jakieś przywileje, a drugiej się nie daje nic, a nakłada się tylko obowiązki, więc czujemy się generalnie wykluczeni jako obywatele wykonujący tą profesję. Mhm. Tutaj na pewno też troszeczkę zainteresuje taki temat naszych odbiorców, jak podrożały koszty związane z wykupem licencji, bo tutaj ponoć no, grubo w górę poszło. Koszty podrożały. Jeżeli przy jednorazowym wykupieniu tej licencji jest to podwyżka rzędu 60-krotna podwyżka. Jeżeli byśmy płacili to co miesiąc, to bodajże jest 70 razy podrożały. 70 razy. To jest podobne do tego, jak wykupują kamienice i żeby pozbyć się lokatorów, po prostu podwyższają czynsz. No to jest bardzo podobna sytuacja. Bardzo podobna sytuacja, ale z tą sytuacją mamy już do czynienia od 2012 roku, kiedy wchodziła nowa ustawa o bezpieczeństwie żeglugi, gdzie nałożono na nas dodatkowe opłaty, dodatkowe przeglądy, gdzie dla ciekawości powiem takie kraje jak Dania, Niemcy, Holandia nie zastosowały się do nowej dyrektywy Unii Europejskiej i tą dyrektywę oprotestowały i ona ma być zmieniona. Ta dyrektywa mówiła o tym, że możemy wozić maksymalnie 12 osób. W związku z tym, że po negocjacjach z rządem wynegocjowaliśmy sobie okres przejściowy, czyli nam zostawiono 21 osób na dużych jednostkach, tak? Ale dołożono nam opłaty. Czyli mamy coroczny przegląd polskiego rejestru statków. Wcześniej mieliśmy tylko raz na 2,5 roku był przegląd i raz na 5 lat było wyjście na slip. Także w tej chwili mamy tak, co 2,5 roku wyjście na slip, 5-latka raz na 5 lat, ale co roku ma dodatkowy przegląd inspektora PRS-u, gdzie to są dość duże koszty.
Znaleźliśmy na tej blokadzie pana Bogdana z holownika Neptun, na którym mieliśmy okazję pływać w zeszłym roku, co zresztą możecie w portalu Władek.pl sobie zobaczyć. Może pan w paru słowach powiedzieć, jak to będzie dotyczyć typowo was, jako no, armatorów, tak w trzech słowach. Znaczy, ja akurat reprezentuję załogę, czyli pracowników. I jeżeli armator będzie miał po plecach, to ja będę miał po plecach, bo będę niestety zmuszony szukać innej pracy. Jeżeli dojdzie do tego, czego chcą tutaj rządowcy, nie? No, także ja tutaj popieram to wszystko, bo ja chcę pracować z tym, co pracuję dalej. Tak, bo takie mieliśmy wyliczenia, że to niby dotknie 200 jednostek, 250, ale tam na każdej jednostce pracuje ileś żywicieli rodziny. No tak, dokładnie. Średnio ile na jednej jednostce no, jest osób załogi? Tak we Władysławowie, jakby pan miał tak średnio powiedzieć. Trzy osoby czy więcej? No to średnio trzy osoby. No, zależy od wielkości jednostki. No akurat u nas na Neptunie to trzy osoby, nie? Mhm. No, czyli trzech żywicieli rodziny. Dokładnie, no ale to mówimy tylko o jednostce, bo do tego dojdzie jeszcze wszystkie koszty, które ponosi wędkarz po drodze. No, chociażby benzyna, żeby dojechać do nas. Znaleźliśmy na tej blokadzie pana Grzegorza. Może pan powiedzieć o tym, jak to wygląda z strony armatora? No, ile pan ma jednostek i jak to wychodzi kosztowo prowadzenie takiej działalności? Czy to jest lukratywny interes, czy po prostu państwo wbija wam nóż w plecy, proponując tą nową ustawę? No wie pan, no, my na poziomie tych kosztów, znaczy zyskowności jakby, inaczej opłaty biletu, jesteśmy na poziomie już, nie wiem, 10 czy iluś tam lat. Wszyscy wiedzą, że paliwo podrożało, ZUS-y, no koszty życia, tak? Więc ta zyskowność maleje jakby z roku na rok, nie? Ona już jest na granicy opłacalności, bo roczne opłaty nam wzrastają i portowe, utrzymanie jednostek. Doszły teraz coroczne przeglądy tych jednostek, a nie raz na dwa lata, jak to było. No to wszystko podraża się, a my cen biletów nie możemy podnieść, bo stracimy klientów. Już mamy sygnały, że klienci liczą na to, że rejsy będą tańsze, bo spadło paliwo, prawda, na stacjach CPN-u. Ale żywność nie spadła, etc. No, powielając to wszystko nie ten. Paliwo nie jest jedynym kosztem naszym, tak? Więc no, my nawet już, to już jest na granicy opłacalności. Teraz dołożenie tych dodatkowych opłat, 3000 za licencję, gdzie ja mam jeszcze kuter rybacki i płacę tam, nie wiem, około 100 zł za specjalne zezwolenie połowowe na cały rok. No wie pan, no to jest jakby no, rozbój w biały dzień, tak? To jest 6000% podrożało specjalne zezwolenie na uprawianie tego wędkarstwa morskiego względem zeszłego roku, bo kosztowała 49 zł. Ta licencja tak zwana w cudzysłowiu, a dzisiaj ma kosztować 3000 na rok. Jest dużo więcej zagrożeń. My nie jesteśmy rybołówstwem, my nie czerpiemy zysków z ryb złowionych. My udzielamy, jakby wozimy turystów. Ja mam cenę biletu X, tak? Ja mam tylko taką zyskowność. Nie prowadzę rybołówstwa tą jednostką. Mam kuter WA65, na nim mamy rybołówstwo. I teraz tak, jeżeli my jesteśmy tak zdeterminowani, że na pewno, jeżeli to nie pomoże, zaangażujemy do tego wędkarzy, których jest kupa tysięcy, a także no, my nie mamy nic do stracenia. Tak naprawdę my możemy iść blokować porty, bo mi karta bezpieczeństwa do niczego już później nie jest potrzebna. Ta łódka jest tylko do wożenia wędkarzy, jeżeli pozbawią mnie tego, bo my stracimy klientów przez tą ustawę, to mi nie jest potrzebna ta łódka, to jest kupa złomu, która jest na wodzie, tak? Więc my nie mamy nic do stracenia. Czyli reasumując, będziecie po prostu do skutku blokować, robić zamieszanie i po prostu no, w tym sposób no, wywierać nacisk na rządzących. Nie ma innego sposobu. Nie ma innego sposobu. No nie wiem, do czego ten rząd chce doprowadzić. Czy do tego, żebyśmy otwierali firmy za granicą, żeby ta turystyka w ogóle uciekła za granicę. Już ludzie jeżdżą po Norwegii, jak wszędzie, bo u nas są czasami nagonki przez inspektorów robione. Więc no, każdy chce spokojnie przyjeżdża, wypocząć, złowić parę ryb i to wszystko, tak? My świadczymy takie usługi i z tego chcemy tylko żyć. My nie chcemy od rządu żadnych pieniędzy, nic takiego.
My chcemy, żeby nam nie przeszkadzano w prowadzeniu działalności. Nikt z rządu nam nie pomógł w otworzeniu tych działalności. Myśmy sami je utworzyli, sami zorganizowaliśmy sobie wszystko. A teraz nam się próbuje zakazywać to. No, paranoja. Zróbmy tak z ciężarówkami. Oni będą też zdeterminowani, jeżeli im się zabroni jeżdżenia, to po co im taki samochód? Na tę ustawę czekaliśmy od 10 lat. Ostatnia ustawa o rybołówstwie morskim była uchwalona 10 lat temu. 10 lat czekaliśmy. Konsultowaliśmy tą ustawę z władzami, jednak zaskoczyło nas tempo przyjęcia, procedowania tej ustawy. W ciągu jednego miesiąca, w zasadzie tam paru dni, w grudniu, została szybko przyjęta i nasze środowisko armatorów rybołówstwa morskiego zostało pominięte. Nie przyjęto naszych wniosków, nie zostaliśmy zaproszeni na konsultacje. Ta ustawa jest tworzona tak jak mówi minister rolnictwa Plocke, tak jak twierdzą senatorowie, którzy procedowali tą ustawę bez żadnych uwag. Twierdzą, że ta ustawa była stworzona dla rybołówstwa morskiego. Ustawa podpisana i w tej chwili już leży na biurku prezydenta do podpisu, wprowadza, zrównuje nas w obowiązkach z rybakami, a nie daje nam praw i przywilejów, z których korzystają rybacy. Ta ustawa była restrykcyjnie pisana w stosunku do nas, dlatego że była konsultowana z rybakami i najwięcej było uwag rybaków przeciwko nam. Wprowadza okresy ochronne, kary, wysokie opłaty za licencje połowowe. Mówi o tym, że my jesteśmy rybołówstwem rekreacyjnym, że poławiamy ryby, a my przecież jesteśmy tylko armatorami posiadającymi jednostki. Umożliwiamy przewóz, transport wędkarzy, którzy uprawiają wędkarstwo morskie, rekreacyjne na łowiska, na morze. Minister rolnictwa, tłumacząc tą nagłość tej uchwalenia ustawy, mówi, że trzeba to było zrobić, bo państwo polskie by zapłaciło kary i rybacy by nie dostali dotacji, ale to nas akurat nie dotyczy, nie interesuje nas. A Parlament Europejski mówi o tym, żeby każda ustawa krajowa prowadziła do takich regulacji, żeby była dobra koegzystencja między rybakami i wędkarzami. A ta ustawa, te przepisy wręcz przeciwnie. One nas skłócają, środowiska nie tylko wędkarzy z rybakami, ale rybaków wewnątrz swoich grup. Prosimy o spotkanie z panem ministrem rolnictwa. Ma ono się odbyć w Gdyni pod koniec miesiąca. Występujemy z apelem o to, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyjrzał się, wstrzymał się, nie podpisywał albo skierował ją do Trybunału, bo ta ustawa w wielu punktach jest niezgodna z Konstytucją. Nierówno traktuje podmioty. My jesteśmy podmiotami gospodarczymi. Jeżeli to skutków nie przyniesie, blokujemy wszystkie porty w Polsce, w Rzeczpospolitej Polsce. Blokowaliśmy już porty rok temu, dwa lata temu w poparciu dla rybaków. Teraz poparcia ze strony rybaków w ogóle nie mamy, ale nie będziemy się na nich oglądać, będziemy po prostu tu występujemy jako sami. Środowisko właśnie wędkarstwa morskiego, mamy poparcie wśród wędkarzy morza w całej Polsce, to jest rzesza około 200-300 tysięcy ludzi, no i będziemy walczyć do skutku. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ta ustawa wejdzie i rozporządzenia ministra w myśl tej ustawy, to my musimy i nasze rodziny zwijać się po prostu z tej działalności. Trzy słowa o tym, co pan o tym myśli. No staje pan w korku, dosyć ogromnym. Nie przeszkadza mi to, bo to jest żądania są właściwe. W tym kierunku właśnie żądania żądają ludzie tego, co naprawdę powinno być. Ja jestem za tym, że tak powinno być i mnie nie utrudnia. Aha, czyli w tym momencie no jest pan z tymi wędkarzami, no, którzy no jakoś tutaj o swój byt walczą. Znaczy tak, o swoje miejsca pracy, jakby nie było, o swoje rodziny. To jest najważniejsze u nas teraz, żeby jakby chcą żyć ludzie. No ja jestem za tym, że normalnie, jak tak, że nie mam przeciwko nic temu, naprawdę. No, co tu można powiedzieć? Wszyscy zaczynają protestować. Zaczęło się od górników, teraz to słychać, wszyscy chcą pieniędzy i pracy przede wszystkim. Czyli no, według pana to taki jedyny chyba sposób na wywierania presji na władzę, co? No chyba tak, w naszym kraju na to wygląda, że inaczej. No nie da się.
tylko siłą, inaczej nie można nic zgórać. No taka jest prawda, co tu dużo mówić. Otrzymaliśmy tutaj informację, że będzie prowadzone tutaj zgromadzenie publiczne. No i my jako policja staramy się tutaj zabezpieczyć to zgromadzenie, zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom tego zgromadzenia, jak i pozostałym kierującym, uczestnikom ruchu drogowego. Rozumiem, że to zgromadzenie, jakie tutaj mają wędkarze, jest legalne w pełni. Tak, w pełni jest legalne. Starostwo wydał zgodę na to zgromadzenie. Ile to będzie trwało, to utrudnienie w ruchu? Od 13 do godziny 16 tutaj jest planowane to zgromadzenie. Myślę, że w tych godzinach się zakończy. A na proteście oprócz oczywiście armatorów, kutrów wędkarskich, tak, i osób, które reprezentują jakąś tą branżę, oczywiście nie ma tutaj nikogo z ministerstwa, wyszukaliśmy paru wędkarzy, którzy no, korzystają z ofert tych kutrów, łodzi wędkarskich, co z wędkarzami wypływają na dorsze po naszym Bałtyku. Jakby pan mógł się przedstawić i powiedzieć, jak to wygląda od strony wędkarza? No, jestem Zbyszek tej ze Słupska, tak jak tu moi koledzy, Heniek, Mirek. I my wędkujemy. Dla nas na przykład te wędkowanie to nie polega, że na mięsiarstwie. Wypływamy sportowo na te zawody i tutaj nie pada tam ryb, nie łowimy więcej ryb, jak tam po 60, po 70 sztuk. Łowimy tam, nawet bywało tak, że na jednym, na kutrze był jeden dorsz, nie, złowiony. Minister Plockie tam przyjeżdża do nas na przykład te puchary wręczać i on nie widzi tych ryb, nie, bo tylko on wręcza nam te puchary. Na przykład na zawodach z plaży Mistrzostwa Okręgu wygrał kolega, łowiąc jedną flądrą, nie? I te zawody. Czyli padł rekord tych zawodów, to była jedna ryba i to jeszcze flądra, tylko jedna? Jedna flądra wymiarowa, nie? I teraz na mistrzostwach Polski wygrywa mistrz Polski, łowiąc dwie płotki, nie? Płotka w morzu ma 20 cm. Wymiar ochronny na PZW nie ma wymiaru ochronnego. I minister Plockie nie widzi tego, bo on tylko przyjeżdża wręczać puchary. A on tutaj nam podnosi stawki i za co, jeżeli tej ryby nie ma. On tu powinien zorganizować w ten sposób, żeby ta ryba, żeby tej ryby było więcej w morzu. A nie w ten sposób, że on stawki będzie nam podnosił i utrudniał nam wędkowanie w ten sposób. Nie? Może pan z perspektywy pojedynczego wędkarza, bo już mamy, armatorzy się wypowiadali, ile to w ich przypadku ta podwyżka, ile ona wynosi. Mógłby pan powiedzieć trzy słowa o tym, ile w przypadku zwykłego wędkarza, który na przykład chce w sezonie letnim przyjechać sobie z wędką i połowić z plaży. Jak to wygląda w jego przypadku? No, wędkowanie z plaży kosztuje 41 zł za cały rok. Proszę? Obecnie. 41 zł tam. Za cały rok wędkowanie, nie? I teraz jak chcę tą podwyżkę zrobić, to będzie to kosztowało 5-6 razy drożej, nie? I tak jak mówię, tej ryby nie ma. I jak można wodę mieszać, jak jeżeli nie ma ryby? Dlatego powinien zostawić tak jak jest, a zająć się, żeby ten ryba w morzu, żeby tej ryby było więcej w morzu, nie? Poprzez ograniczenia, nie robić tak jak teraz w tej chwili chcą zrobić, dorsz ma 35 cm, ma mieć wymiar ochronny, nie? Moim zdaniem powinien wymiar ochronny podnieść do 40 cm. W ten sposób, a nie podwyżkami. Dobrze, co pan o tym sądzi? Trzy słowa, bo pan też, rozumiem, reprezentuje wędkarzy. Tak, z kolegą łowimy w jednej drużynie, startowaliśmy w wielu zawodach. Też mi się to nie podoba. Po prostu koszta wędkarstwa do tej pory były dość wysokie. Przez paliwo, dojazd, tego typu rzeczy. Sprzęt wędkarski też nie jest tani. I podnoszenie tych kosztów zminimalizuje po prostu chętnych do tego łowienia. Do tej pory było źle, a w tej chwili mi się wydaje, że będzie jeszcze gorzej. Po prostu obecne opłaty były na tyle duże, że nie każdego było stać. A po tej nowelizacji przepisów to będzie stać tylko wybrańców. Takie jest moje zdanie. Mamy tutaj też no, dosyć najmłodszego. O tak, tak. Nie wiedziałem jak to określić. Wędkarza.
Pamięta pan te czasy, kiedy dorsze były naprawdę dorszami, miały po metr? Tak, pamiętam, bo wypływałem z Ustki, nawet z plaży. Z plaży łowiło się dorsze z plaży, z brzegu czy z mola. Obecnie trzeba wypłynąć co najmniej 8 mil, żeby tam spotkać chociaż jednego dorsza. Moje zdanie jest, niech zrobią równouprawnienie, tak jak w Unii jest, w ten czas będziemy zadowoleni. A tak to, jak to? Przed szereg wychodzimy, no jak tak może być? Ja tu jeszcze może dodam, że kiedyś nie było problemu ze złowieniem dorsza 5-kilowego, 8-kilowego. Dzisiaj złowienie dorsza 3-kilogramowego jest ogromnym sukcesem wędkarskim. Szkółki są, ale bardzo, bardzo mało. Nieraz zamawiają kuter. Taka szkółka, młodzież, tam 8, 9 czy 10 lat, rodzice muszą im to zapewnić, bo wypłynięcie, koszt na jedną osobę średnio 120-150 zł kosztuje. I teraz wziąć taką szkółkę i ile rodzic musi wydać na swoją pociechę. Rozumiem, że tutaj Polski Związek Wędkarski ani państwo polskie się nie dokłada jakoś do tego. A nie, absolutnie. Skąd? To wszystko w własnym zakresie. Czyli my z własnej kieszeni musimy inwestować w to, żeby nasze dzieci chciały uprawiać tę dyscyplinę sportu, a państwo dodatkowo jeszcze nas próbuje w jakiś sposób do tego zniechęcić. Tym bardziej trzeba młodzież do tego wszystkiego zachęcać, żeby mieli jakieś zajęcie, a nie młodzież sobie chodzi bez niczego. To jest moim zdaniem nie do pomyślenia. No tutaj tak myślę, że pan myśli o w takiej perspektywie, że po prostu pan jako dziadek idzie z wnukiem na plażę i te opłaty są na tyle zabójcze, na tyle zaporowe, że ciężko po prostu taki wypad z wnuczkiem zaplanować powoli, co? No to tak, to prawda. Po tej nowej ustawie to będzie całkiem do niczego. Tutaj pan Andrzej opowie nam, o co w tym chodzi, bo chyba nie chodzi o rybę. Nagle ministerstwu jakoś ten dorsz nie leży na sercu, żeby uratować te marne 7 dorszy, jakie ustawa przewiduje na jednego wędkarza, że może sobie złowić w ciągu doby. Ja myślę, że gdyby ministerstwo wszystkie pieniądze przeznaczone na kontrolę, na wprowadzenie nowej ustawy, a to jest rząd w wielkości 32, 35 albo 37 milionów przeznaczony co roku, gdyby przeznaczył na faktyczną ochronę ryby dorsza bałtyckiego, to trochę więcej byłoby go w morzu. My tylko świadczymy jakby usługi transportowe dla wędkarzy rekreacyjnych, którzy jeżdżą, żeby po prostu pobawić się, załapać trochę sportu, żeby poszerzyć swoją ofertę, zaprzyjaźnić się z morzem, żeby właściciele pensjonatów, hoteli poszerzyli swoją ofertę turystyczną na cały rok, nie tylko na 2 miesiące. Skłóciło ministerstwo rybaków z wędkarzami, z armatorami kutrów właśnie rekreacyjnych i mamy co mamy. Nową ustawę jest bardzo restrykcyjna, niekorzystna, szczególnie właśnie dla naszego środowiska. I dlatego tu jesteśmy, żeby pokazać władzom, że nie jest to dla nas obojętne, że jeżeli minister rolnictwa rozporządzeniami wprowadzi w życie te zapisy ustawy, to pójdziemy po prostu na garnuszek państwa. Jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej? No tutaj często porównywanie jest z Niemcami. Jak to u nich wygląda? Też tak jest restrykcyjnie? Dokładnie warunków wędkarstwa w Niemczech nie znam, ale w innych krajach to jest tak przyjęte przyjaźnie po prostu dla wędkarzy.
na świecie, w Stanach, u nas to wędkarstwo uprawia tam co 40 obywatel, w Stanach co 10, w Szwecji, w Danii co 4, czyli to jest potencjał, żeby to wędkarstwo rozwijać. Nas tutaj środowisko to jest armatorów około powiedzmy 150-200 kutrów. Załóg razy trzeba by 3 pomnożyć i rodziny nasze. Ale tu chodzi o to, że jeżeli ta ustawa prowadzi takie ograniczenia, jakie wprowadza, to rzesza 200-300 tysięcy wędkarzy nie będzie po prostu mogła pływać sobie i wędkować na morzu. Nie chodzi o tą jedną czy dwa dorsze. Czyli tutaj też można założyć, że ministerstwo, wprowadzając tą ustawę, strasznie zwiększy szarą strefę. Szarą, tak. Bo jeżeli na przykład nasze protesty, nasza akcja, jeżeli ministerstwo nie weźmie nas do konsultacji, nie wprowadzi jakichś logicznych przepisów umożliwiających nam tą działalność, którą sami założyliśmy bez wsparcia państwa, to niestety albo będziemy zamykać, ale to nie jest tak łatwo, bo kutry są zapożyczone, zastawione domy co niektórych właścicieli i będziemy robić w szarej strefie. Chociaż to też nie bardzo wyjdzie nam, bo ministerstwo pozyskało i ma dużo pieniędzy na kary, na inspektorów, na cały system. Z pieniędzy państwowych, z dotacji Unii Europejskiej buduje się, zbudowało się już system kontroli i ścigania, między innymi nas, rybaków, a przy okazji nas. Mieliśmy tego przykład już parę dni temu, jak ogłosiliśmy protest, to Straż Graniczna w porcie Władysławowie weszła na większość jednostek armatorskich. No mimo tego, że ostatnio były same sztormy i we Władysławowie praktycznie żadne nie pływały i teraz nagle jak mogły raz wypłynąć, to zaraz kontrola. Tak, tak, tak jest i to jest właśnie to prawo, to jest to państwo restrykcyjne, które nie pozwala obywatelowi rozwijać się, rozwijać działalność, poszerzać swoje usługi, oferty, tylko dąży do tego, żeby złapać, ukrócić i ukarać. Tu chodzi właśnie o to, że nas traktuje się jako złodziei, wandali, kłusowników morza. I stąd tak dużo jest kontroli, tak dużo pieniędzy idzie na system, na inspektorów, no i na kary. Wystarczy w nowej ustawie popatrzeć na wartości tych kar, które mają być nakładane na nas. Czyli jednym słowem reasumując, żadnej marchewki, sam kij. Dokładnie tak, ale każdy kij ma dwa końce. Także minister rolnictwa, wprowadzając taką ustawę, mógł się liczyć. Jeśli się nie liczył z naszym środowiskiem, bo uznając, że nas w ogóle nie ma, bo tak twierdził, zresztą w Radiu Gdańsk powiedział, wy wędkarze, gdzie byliście? Myślę, że to chodzi o wędkarzy tylko. My w imieniu wędkarzy też walczymy, też mamy wsparcie wędkarstwa morskiego. Ale tu chodzi o tych przedsiębiorców, którzy robią po prostu usługi turystyczne na miejscu. Rozwijają, rozkręcają całe wybrzeże w tym kierunku. Wystarczy popatrzeć po portach. Kołobrzeg, Darłowo, jakie te porty były 10 lat temu, jak i dzisiaj. Mamy wsparcie lokalnych władz. Bardzo nas popierał właśnie burmistrz Darłowa. W planie tam jakimś tam najbliższym będzie próbował powołać sejmik taki dotyczący wędkarstwa morskiego, żeby nas wspierać po prostu i żeby różne środowiska spotkały się i porozmawiały o tych problemach, które nas dotykają. Największe mamy żal i pretensje do naszego ministra rolnictwa, że ustawę wprowadzał 10 lat, bo 10 lat temu była ostatnio wprowadzona, a konsultował z nami powiedzmy 7 dni i nie uwzględniając nas jako środowiska armatorów właśnie, jednostek rekreacyjnych. Panowie, kończymy naszą demonstrację, nasz protest. Dziękujemy. Na wstępie proszę podziękować Boże Oklaskami Policji za super zabezpieczenie naszej akcji. Przepraszamy kierowców za uciążliwość, ale to po prostu musimy tu być, żeby walczyć o swoje stanowiska. Dziękujemy w imieniu własnych organizatorów. Dziękujemy jeszcze mediom wszystkim, które tu były, które są obecne z nami. Dziękuję wszystkim, super panowie, dzięki za dyscyplinę, obecność i organizację. Dziękuję i mam nadzieję, chciałbym wierzyć, że nie będziemy musieli wychodzić na drogi, że to nasz ostatni protest. Ale no, nie łudzę się,
Dlatego dziękuję jeszcze raz i jeżeli chodzimy z przejścia.